8 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Jolantą Majką, parawioślarką, która od lat startuje w zawodach światowych i olimpiadach. Godnie reprezentuje nasz kraj i rozsławia gminę Police. Mam po prostu krótszą nogę i ten mój kręgosłup, który właśnie jest, no to na pewno by nie był zdrowy i prosty, ale dzięki temu, że ja właśnie trenowałam pływanie i chodziłam na ten basen, no to podejrzewam, no nie podejrzewam, na pewno jest to spowodowane tym, że właśnie jestem jaka jestem i że nie jestem krzywa i że nie jest mi coraz gorzej. W spotkaniu uczestniczył również Tomasz Kaźmierczak, trener i organizator wyjazdów sportowych. Ten rok był bardzo dobrym czasem dla zawodników i trenera. Zdobyliśmy wicemistrzostwo świata miesiąc temu. Wcześniej zdobyliśmy brązowy medal na Mistrzostwach Europy. I wcześniej jeszcze w czerwcu tego roku wygraliśmy Puchar Świata w Poznaniu. Więc trzy takie imprezy bardzo ważne, tegoroczne, zawsze wracaliśmy z medalem. Plus do tego doszła jeszcze impreza w czerwcu. Taka impreza, gdzie testowaliśmy tor, który będzie na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich w Paryżu w 2024. I tam także nam się udało wygrać, więc no ten rok bardzo owocny. I mam nadzieję, że w kolejnych latach do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu będą podobne wyniki, a na Igrzyskach no w końcu uda nam się powalczyć o medal. Jolanta Majka startowała 5 razy w Igrzyskach Paraolimpijskich. Po raz pierwszy jako pływaczka. Do tej pory zdobyła 6 złotych medali na Mistrzostwach Świata w parawioślarstwie oraz 1 srebrny na Mistrzostwach Europy. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Jeśli osada znajdzie się w 1. 7, zostanie zakwalifikowana do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu. Jako osoba z niepełnosprawnością zawodniczka odczuwa różne niedogodności, ale sport pomaga jej w utrzymaniu zdrowia i formy. Odwiedza polickie placówki oświatowe i opowiada o swoich osiągnięciach. Te dzieciaki no, siedzą na tych komputerach, laptopach i telefonach, no to może akurat przeczytają, dojrzą, że coś takiego jest i że właśnie media pokazują i że się wie, że jest taki sport. Na zakończenie spotkania goście zostali obdarowani pamiątkowymi suwenirami i kwiatami.